Telewizja Małopolska, Aleksandra Waśniewska. Zapraszam na serwis informacyjny. O Małopolsce i Nowym Sączu mówił ostatnio cały świat. Zakończył się 3-dniowy festiwal piękna, który po 2-letniej przerwie powrócił do Małopolski i zagościł na Sądecczyźnie. W dniach od 20 do 22 sierpnia odbyły się konkursy Miss Polski oraz Miss i Mister Supranational. Po 2-letniej przerwie konkursy Miss Polski oraz Miss i Mister Supranational wróciły do Małopolski. W dniach od 20 do 22 sierpnia wspomniane konkursy odbyły się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. A to wszystko w ramach Festiwalu Piękna, którego partnerem głównym jest Województwo Małopolskie. Obecność Małopolski w tym projekcie to niepowtarzalna możliwość promocji regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, jak podkreśla marszałek Witold Kozłowski. Bardzo się z tego cieszymy, zwłaszcza, że transmisja tego wydarzenia jest na żywo do 90 krajów w świecie i do 50 oprócz tego jakby z opóźnieniem, więc to jest bardzo mocny przekaz na cały świat, jeżeli chodzi o promowanie Małopolski. Możemy nasze walory zarówno turystyczne, krajobrazowe, nasze piękno naszych nie tylko kobiet, ale i całego krajobrazu pokazać całemu światu prawie. Bardzo cieszę się z tej przeprowadzki. Nowy Sącz to bardzo gościnne miasto, o dużej energii, przedsiębiorcze. Jesteśmy taką bramą Beskidu Sądeckiego. Bardzo się cieszę, że właśnie tutaj, w naszym Beskidzie, dziewczyny spędzają czas, odpoczywają, przygotowywały się także do tego finałowego konkursu. Nowy Sącz stał się światową stolicą piękna przez ostatni weekend. 3-dniowy festiwal rozpoczął się uroczystym finałem konkursu Miss Polski. Do rywalizacji o koronę najpiękniejszej Polki stanęły 24 finalistki, wśród nich aż 4 Małopolanki. Skład jury 32. Narodowego Konkursu Piękności tworzyły wyłącznie przedstawiciele płci pięknej. Jak przekonuje była miss i członkini jury Ewa Wachowicz, piękno nie jest kluczowe przy wyborze najpiękniejszej Polki. My wszystkie skupimy się na tym, żeby wybrać dziewczynę, która najbardziej i najlepiej nas zaprezentuje. Ta, która ma w sobie coś pięknego, ta, która w sobie ma charyzmę, ma światełko, jest wyjątkowa, no i oczywiście pokaże od najpiękniejszej strony naszą Polskę. Zdanie poprzedniczki uzupełnia ubiegłoroczna miss Anna Maria Jaromin. Bardzo liczy się to dla nas, jakie dziewczyny są właśnie na co dzień, jak się prezentują na zgrupowaniu i też przed zgrupowaniem, bo one są obserwowane naprawdę cały czas i wszystko, co one robią, jak one się zachowują między sobą, jakie są dla siebie właśnie, to wszystko się liczy i to wszystko się zbiera na ten nasz ostateczny werdykt. Podczas wyborów nowej Miss Polski finalistki zaprezentowały się w kilku pokazach, m.in. w kolekcji casual, strojach kąpielowych oraz sukniach ślubnych i wieczorowych. Gale oświetniły także występy znanych artystów. Któż z nas nie lubi patrzeć na piękną kobietę? Ja sama potrafię się na ulicy oglądnąć, jeżeli idzie piękna kobieta, jeżeli porusza się z gracją, jest ślicznie ubrana, jest proporcjonalna, ma piękne włosy, więc kochamy piękno. Mężczyźni myślę, że kochają też piękne samochody, ale męską stronę już zostawmy. Tegoroczną Miss Polski została Agata Wdowiak z Łodzi. Aleksandra Wasilewska, Telewizja Małopolska. Dwudziestego 4 sierpnia w Krakowie odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec, które rozpocznie się już 1 września w Kryncy-Zdroju. Podczas 3-dniowego forum będzie mowa m.in. o największych zagrożeniach cyfrowej przyszłości, o nowej koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także o wyjściu z kryzysu gospodarczego, który jest wynikiem wybuchu pandemii COVID-19. We wtorek 24 sierpnia zorganizowano konferencję prasową zapowiadającą Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec, które odbędzie się od 1 do 3 września w Kryncy-Zdroju. Podczas forum eksperci z całego świata będą rozmawiać na temat regionalnych i globalnych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem, transformacją cyfrową, obronnością i energetyką. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Kościuszki, zaś partnerem głównym Województwo Małopolskie. Jak podkreśla marszałek Witold Kozłowski, tego typu wydarzenia są realizacją planu podnoszenia wizerunku tzw. miast wiodących. Dla nas jest bardzo ważne podnoszenie roli, prestiżu, wizerunku tzw. miast wiodących, czyli tych miast, które utraciły status województw, jak Tarnów, Nowy Sącz czy Oświęcim.
ale i też innych mniejszych, jak właśnie Krynica, jak Zakopane, jak Miechów i wiele jeszcze innych, Nowy Targ, Limanowa, więc będziemy się starać lokować te duże wydarzenia, które tylko potrafimy do nas ściągnąć albo wygenerować w tych miastach po to właśnie, żeby o tych miastach się mówiło. Udział we wrześniowym wydarzeniu w Krynicy potwierdził m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a także eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa, przedstawiciele polskich i zagranicznych firm oraz instytucji. Ważną rolę na forum odegra także Rada Naukowa powołana przez Województwo Małopolskie, w skład której wchodzą władze 14 małopolskich uczelni wyższych. Zdaniem prezesa Instytutu Kościuszki Jarosława Kożucha dzisiaj szczególnie potrzebne są dyskusje na temat rozwoju sektoru cybersec w Polsce. Łatwiej jest wdrażać konieczne zmiany, które są potrzebne do tego, aby rozwijać właśnie sektor cyber w Polsce. Dodam, że ten sektor to jest jeden z najbardziej prężnie rozwijających się na świecie i odnotowuje się corocznie kilka procent przyrostu tego biznesu właśnie na świecie. Uważamy, że potrzeba jest właśnie, żeby rozmawiać zarówno online, jak i on-site w tych tematach. W ramach forum zostaną omówione cztery ścieżki tematyczne: cyfrowa przestrzeń, cyfrowe Trójmorze, cyberbezpieczeństwo administracji samorządowej i Krynica Ghost Digital. Objaśnia Izabela Albrych, przewodnicząca Komitetu Programowego Forum CyberSec. Wśród tematów paneli dyskusyjnych i debat pojawiają się takie, które dotyczą przede wszystkim wyzwań związanych z transformacją cyfrową właśnie regionu Trójmorza, czyli będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób bezpiecznie budować infrastrukturę cyfrową w regionie, w tym chociażby sieci 5G czy centra danych. Są to tematy kluczowe z punktu widzenia także wychodzenia tych gospodarek z kryzysu pandemii COVID-19. Będziemy także rozmawiać o takich wyzwaniach, jak chociażby konieczność dostosowania się sojuszu transatlantyckiego do właśnie zmieniającego się cyfrowego świata. Inne tematy związane są z wyzwaniami cyberbezpieczeństwa dla poszczególnych sektorów gospodarki, w tym dla przemysłu, dla energetyki. Te zagrożenia wiążą się z każdym obszarem tak naprawdę naszego życia, naszej codzienności. Wsiadając do samochodu, korzystając z telefonu, korzystając z bankowości internetowej, wszędzie spotykamy się z zagrożeniami, które na nas czekają. Bez odpowiednich rozporządzeń, bez odpowiedniej uwagi ustawodawców, decydentów, my jako społeczeństwo jesteśmy narażeni w każdym miejscu tak naprawdę na to, że będziemy padać ofiarą cyberprzestępców. Aleksandra Wasilewska, Telewizja Małopolska. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, najstarsze w Polsce, świętuje swój piękny jubileusz. Od 130 lat niestrudzenie niesie pomoc. W trakcie uroczystości pracownikom pogotowia wręczono medale za długoletnią służbę, odznaki honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia oraz odznaki honoris gratia. W tym roku Krakowskie Pogotowie Ratunkowe obchodzi 130-lecie swojej działalności. 26 sierpnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyły się uroczyste obchody tego święta. O ich przebiegu opowiadają marszałek Witold Kozłowski oraz dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Popławska. Należy podkreślić, że to najstarsze pogotowie w Polsce i drugie w Europie, bo w wiedeńskim pogotowiu, które trochę wcześniej rozpoczęło swoją działalność. Więc wielki jubileusz, pięknie przygotowane wydarzenie, święto tego pogotowia i tutaj wielkie słowa podziękowania dla pani dyrektor Popławskiej, bo ona była tym głównym organizatorem. Tak, obchodzimy wspaniały jubileusz 130-lecia. Pierwszy dzień dyżuru to był 6 czerwca 1891 roku, więc praktycznie w czerwcu tego roku minęło 130 lat, ale ze względu na panujące jeszcze obostrzenia epidemiczne nie mogliśmy zorganizować tego naszego święta. Dzisiaj pozwoliliśmy sobie przede wszystkim spotkać się z naszymi pracownikami, byłymi i obecnymi, zarządzającymi z poprzednich lat. Wszystkim wręczyliśmy książkę, którą wydaliśmy 130 lat na dyżurze. To jest takie kalendarium historyczne, ale też wspomnienia obecnych i byłych pracowników. Podczas uroczystości zaprezentowano wystawę o historii i pracy krakowskiego pogotowia, a także zabytkowe i nowoczesne pojazdy służb ratunkowych. Część z nich została zakupiona w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. To jest najnowocześniejszy sprzęt w ogóle w Europie i chyba w świecie.
Takich ambulansów kupiliśmy 50, kilkanaście trafiło do krakowskiego pogotowia, ale nie tylko, no, wspieramy w różnych zakresach, łącznie z tym, że też wspieramy organizację tego dzisiejszego dużego przedsięwzięcia, na które przyjęło, o dziwo, bardzo, bardzo dużo gości, nie tylko z Małopolski, ale też z całego kraju. Tabor jest na pewno bardzo nowoczesny i bardzo dobrze wyposażony. Jak mówiłam w swoim wystąpieniu, mamy naprawdę profesjonalną kadrę. Praktycznie nie ma dnia, żeby nie przychodziło mailowo, telefonicznie czy listownie podziękowanie dla naszych pracowników. Podczas ceremonii wicemarszałek Łukasz Smułka uczestniczył we wręczaniu pracownikom pogotowia medali za wieloletnią służbę, odznak honorowych za zasługi dla ochrony zdrowia oraz odznak honoris gratia. Życzenia z okazji jubileuszu złożyli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska oraz marszałek Witold Kozłowski. Życzę, aby pogotowie krakowskie jak najszybciej świętowało następne jubileusze, aby się rozwijało, aby pracownicy tej firmy byli zadowoleni, ale myślę, że głównie tutaj myślimy jednak o pacjentach, o osobach, które korzystają, które muszą korzystać z pomocy krakowskiego pogotowia ratunkowego, aby ta pomoc była udzielana w sposób profesjonalny, szybki, żeby zostało uratowanych wiele żyć ludzkich, aby te osoby były dumne z tego, że mieszkają w Małopolsce i mogą korzystać z tak profesjonalnego zespołu, jakie są w krakowskim pogotowiu ratunkowym. A na kolejne lata i dekady życzę krakowskiemu pogotowiu ratunkowemu stałego rozwoju oraz zapewniam, że we wszelkich działaniach służących temu celowi mają Państwo pełne wsparcie samorządu województwa małopolskiego. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska. W ubiegły piątek na Zamku w Wiśniczu obchodzono 400-lecie bitwy pod Chocimiem, jednej z najważniejszych w dziejach Rzeczypospolitej. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą to wydarzenie i odbył się także koncert Historia muzyką spisana. 27 sierpnia na Zamku w Wiśniczu odbyły się obchody 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej. Uroczystość rozpoczęło odsłonięcie tablicy upamiętniającej to wydarzenie. W obchodach uczestniczył marszałek Witold Kozłowski. To 400. rocznica bitwy pod Chocimiem. No, bitwy, która przyniosła Polsce kilkudziesięcioletni pokój. Bardzo się cieszę, że Muzeum na Zamku w Nowym Wiśniczu podjęło trud przygotowania tego ważnego wydarzenia rocznicowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który z tej okazji skierował okolicznościowy dyplom. Odczytał go zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, Piotr Ćwik. Dla uhonorowania biegłych w sztuce wojennej dowódców Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Lubomirskiego i Piotra Konaszewicza Sochajdacznego, w przekonaniu, że godne upamiętnienie wszystkich, którzy wiernie służyli ojczyźnie i narodowi, jest naszą powinnością oraz inspiracją do wspólnej pracy dla dobra suwerennej Rzeczpospolitej. Uroczystość uświetnił koncert Historia muzyką spisana, który został zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w kwocie 45 tysięcy złotych. O obchodach wydarzenia na Zamku w Wiśniczu oraz istocie bitwy pod Chocimiem opowiadają dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej Piotr Pyziak oraz historyk Roman Marcinek. Dlaczego zaprosiliśmy Państwa do Zamku Wiśnicz? Był on rodową siedzibą Stanisława Lubomirskiego, jednego z wodzów armii walczącej nad Dniestrem, podpisującego traktat pokojowy. Z tego zamku wyruszył na czele swojego oddziału pod Chocim. To tu w kaplicy zamkowej, w której byliśmy przed chwilą, ślubował wotum za szczęśliwy powrót. Była jedną z najważniejszych bitew dawnej Rzeczypospolitej. Bitwą, w której zgodnie po jednej stronie stanęły wszystkie narody Rzeczypospolitej. Polacy, Litwini, Kozacy. Po drugiej stronie cała ogromna armia sułtańska. Był to element toczącej się na pograniczu wojny, której największym atutem było to, że w pewnym momencie zwyciężyła
chęć porozumienia, że w tej bitwie ostatecznie nikt nie zwyciężył. Zawarto rozejm potwierdzony pokojem, który dał Rzeczypospolitej Turcji kilkadziesiąt lat pokoju. Uroczyste obchody otworzyły weekend z orężem polskim. 29 sierpnia na zamku w Wiśniczu odbędzie się m.in. Małopolski Turniej Husarski o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego. Bardzo się z tego cieszę, że widzowie będą mogli oglądać historyczne oręże Wojska Polskiego, rycerstwa polskiego w zasadzie. Cieszę się też, że mogliśmy wesprzeć to wydarzenie, bo myślę, że będzie dużo dobrej zabawy i już dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny serwis.